Witajcie moi drodzy, doradca duchowy Milena Gołda. Witam serdecznie wszystkich tutaj oglądających mój kanał YouTube. Zapraszam do subskrypcji. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję, że jest już nas ponad 1000. Mam nadzieję, że tutaj ten kanał nam się szybko rozrośnie i będzie nas coraz więcej. Kochani, od wielu lat zajmuję się ogólnie pojętą ezoteryką oraz doradztwem duchowym, coachingiem, pracą z energią. Tak naprawdę pracujemy energetycznie. Moi drodzy, pierwszy raz karty Tarota wpadły mi w ręce, w moje ręce akurat kilkanaście lat temu. I zawsze miałam sny, które gdzieś się sprawdzały, ale poza tymi snami gdzieś nie chodziłam w tą strefę energii, w tarota. Wiem, że miałam taką koleżankę, jak miałam 14 lat, ona wróżyła z kart tarota i ona gdzieś tam zajmowała się tym hobbystycznie. W moje ręce ten tarot trafił w czasie, kiedy ja byłam na dużym zakręcie życiowym. I chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć na temat historii tarota w tym tutaj odcinku, skąd, jak i dlaczego, ale też takie proste, podstawowe BHP, jak pracować z tarotem. Zacznę od tej historii tarota. Kochani, pochodzenie tarota nie jest do końca jasne, choć środowiska okultystyczne doszukują się początków tarota w starożytnym nawet Egipcie, skąd dotarł do Europy razem z cyganami. W Europie w XIII i XIV wieku był on początkowo używany w celach rozrywkowych. Hazardowa gra zwana ronfą. Później zaś wróżbici zaczęli stosować go do przepowiadania przyszłości. Tarot liczy sobie 78 kart. Dzielimy je na arkana wielkie, czyli te 22 karty, czyli karty atutowe i 56 arkan mniejszych, tak zwanych uzupełniających. Nazwa arkana pochodzi z łacińskiego arcanum, czyli wtajemniczenie, czyli te arkana magii, wtajemniczenie. Kochani, arkana wielkie są numerowane od 0 do 21. Każdy arkan ma tytuł, posiada określone znaczenie. Arkana mniejsze są podzielone na 4 kolory i oznaczone symbolami buław, kielichów, mieczy i pentakli. W skład jednego koloru wchodzi 14 kart. As, 9 tutaj, no i tutaj, tu jest właśnie te 14 kart oraz 4 karty figuralne, czyli król, królowa, rycerz i giermek. Również arkana mniejsze niosą za sobą określone znaczenie wróżebno-ezoteryczne i są pomocne w przewidywaniu przyszłości. Kochani, w połowie XVII wieku zmianie uległ kanon wielkich tajemniczeń. Jego prawzorem był tarot producenta kart Jacquesa Vieillia. Vieillia, nie wiem jak to przeczytać, powiem Wam kochani, i z tego tarota wywodzi się najważniejsza odmiana nazwana tarotem marsylskim, a więc ten tarot marsylski jest najbardziej znany. Będąc pod wrażeniem symboliki tarota, okultysta Antoine Cour de Gobelin doszukiwał się w kartach podobieństw do właśnie do egipskich hieroglifów. Kochani, ja przepraszam, że nie wypowiadam dobrze francuskiego, bo nie znam tego francuskiego na tyle, żeby wypowiedzieć to dobrze. Napiszę w filmiku, żebyście sobie znaleźli, wypowiedzieli to dobrze i tak dalej. To właśnie on po raz pierwszy skojarzył te 22 arkana wielkie z hebrajskim alfabetem. A więc zobaczcie, ten tarot jest łączony z Egiptem i z hebrajskim alfabetem. Tak naprawdę tych doszukiwań tarota, symboliki jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj badania prowadził dalej kolejny autor książek dotyczących kabały.
Moi drodzy, wróżbita Teyla zmienił oryginalne wizerunki znajdujące się na kartach, zastępując rysunkami z własnej wyobraźni, tworząc w ten sposób tarota egipskiego. Przypisał on również każdej z kart arkan wielkich znaki zodiaku, udowodnił, że karty można również odczytywać w pozycji odwróconej, przedstawiającej negatywną stronę osobowości bądź zdarzenia. A więc, kochani, tutaj to się wszystko zmieniało, tak? To się wszystko zmieniało, jeżeli chodzi o tarota. Dziś taki króciutki wstęp. Dlaczego? Dlatego, że zapraszam Was tutaj na kurs Arkan Wielkich i według mojej interpretacji, nad którą pracowałam już wiele lat, ja głównie wróżę z kart Lenormand, ale posługuję się też tarotem w metodach wróżebnych. Kochani, jeżeli chodzi o tutaj tarot, warto też wspomnieć o wersji tarota Ridera White'a. I tutaj w tym tarocie w tym tarocie też na przykład geometryczne diagramy zamieniono scenami figuralnymi, gdzie często młodzi tarociści, czy ja na przykład, uczyłam się na tarocie Ridera White'a, tak? Bo jest ta talia łatwiejsza do skojarzenia. Ja jestem wzrokowcem na przykład i dla mnie te symbole były łatwiejsze do skojarzenia. Na początkach XX wieku tarotem interesował się też Carl Gustav Jung, który napisał nawet pracę na temat symboliki i archetypów zawartych właśnie w tarocie, kochani. I niezależnie od wyglądu kart tarota, badacze są zgodni co do tego, że rozłożenie właśnie tych kart z widzeniem mentalnym może tutaj pokazać nam pewne skrywane prawdy bądź ostrzeżenia i przyszłość, tak? I tutaj jak dotąd żaden z tego, co wynalazłam w sieci, żaden z historyków nie potrafił udokumentować dokładnego czasu miejsca powstania kart tarota. Tak naprawdę nie wiadomo, jak przebiegała ta historia tarota. Uważa się, że tarot ma 6-letnią tradycję. Na temat powstania kart jest wiele opinii. Najstarsza talia kart pochodzi najprawdopodobniej z XIV wieku, choć opinia ta także nie jest do końca potwierdzona. Historia tarota jest niezwykła, pełna tajemnic. Równie trudno określić miejsce powstania tych kart. Wielu autorytetów, znawców uważa, że kolebką tarota jest Egipt, ale nie każdy się z tym zgodzi. Mimo trudności w ustaleniu miejsca czasu powstania kart tarota, wszyscy eksperci twierdzą, że ma on w sobie niezwykłą magiczną siłę. Mówi się, że tarot to narzędzie okultyzmu, czyli czegoś, co jest tajemniczo ukryte. Ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o karty tarota, warto też bardzo ostrożnie używać tych kart tarota. Dlaczego? Dlatego, że kochani, karty tarota mają bardzo silną symbolikę. Ja jak zaczęłam pracować z kartami tarota, kiedy to już było kilkanaście lat temu, nie znałam tego po prostu podstawowego BHP. Musiałam się nauczyć oczyszczania tych kart, też palenia białej świecy, bo tarot ma dużo symboli. Te symbole są silne, mocne, tak jak karta diabła, karta śmierci, gdzie w kartach na przykład Lenormand są to delikatniejsze przesłania, delikatniejsze symbole, a jednak tarot ma bardzo silną symbolikę, stąd też może być tak, że pracując z tarotem, często osoby pracujące z tarotem na samym początku mają problemy ze snem, mają nawet koszmary, mogą do nich przyczepiać się jakieś byty czy dusze, a więc bardzo ważne jest to, aby się oczyszczać,
pracując energetycznie czy z kartami Lenormand czy Tarota. Ten BHP pracy energetycznej jest bardzo ważny i o tym zawsze mówię na kursach czy Tarota, czy innych tutaj kursach pracy energetycznej. A więc kochani, ja zapraszam Was na ten kurs Arkana Wielkie Tarota. Będzie on tutaj nagrany w tajnej grupie na Facebooku, gdzie będziecie mogli te 22 karty odkryć poprzez moje wieloletnie doświadczenie. Ja nie mówię, że jestem najlepsza i tutaj mam największą wiedzę, bo ja nie nazywam się tarocistką. Mogę nazwać się rytualistką białej magii. Posługuję się tarotem, ale typową tarotistką, która tylko wróży z tarota, nie jestem, kochani. Powiem Wam, że uważa się, że w tarocie nie ma jednej właściwej interpretacji kart. Każdy w trakcie nauki wróżenia kart tarota powinien wypracować własną metodę, własny klucz, własną symbolikę. Tarot nie jest wyrocznią, wskazuje możliwości, jakie przed sobą ma człowiek. Mówi o tym, co może się wydarzyć, a nie co musi. Tarot ostrzega i podpowiada. Mówi o naszych siłach, słabościach. Radzi, jak walczyć sobie z lękami, z niepowodzeniami. Jaką drogę obrać, aby zakończyła się sukcesem. Wróżąc z tarota można nie tylko poznać swoją przyszłość, ale dowiedzieć się, jakie wydarzenia z przeszłości mają wpływ na to, co jest teraz i w jakim momencie życia jesteśmy. Kochani, na samym początku talia kart tarota służyła do rozrywki, zabawy. Była wykorzystywana na dworach, zamkach do umilania życia władców. Tarota traktowano jako karty do gry z obrazami, które skrywały tajemnice i tutaj, czy ktoś jest przegrany, czy wygrany w grze. Jednak z biegiem czasu tarot postanowił odkryć się przed użytkownikami jako metoda do dywinacji, tutaj do przepowiadania przyszłości, tak? I kochani, dlatego ja Wam mówię, że tutaj, jeżeli chodzi o tarota, warto traktować to jako rady, jako ostrzeżenia. Ja mam ogromny szacunek co do kart tarota, ale pamiętajcie, to nie jest zabawa. Ja zawsze to mówię. Praca z energią, czy to rytuały, czy wróżenie, czy nawet tutaj praca energetyczna poprzez medytację, hipnozę, to nie jest zabawa. To trzeba umiejętnie wykorzystywać i oczywiście pamiętajcie, jeżeli jesteście w kompletnej rozsypce, jeżeli jesteście załamani, czy macie depresję, bierzecie leki antydepresyjne, czy ktoś pod wpływem alkoholu nie powinien sobie ani wróżyć, ani nikomu innemu wróżyć. Pamiętajcie o tym. Plus są takie zasady, że osobom, które są w ciąży, też nie wróżymy, kochani, a więc, bo tarot ma ogromną moc. Wchodzimy w pewnym sensie w energię drugiej osoby. I to są takie krótkie informacje na temat tarota. Ta historia tarota nie jest do końca poznana, jest owiana taką tajemnicą. Ta symbolika tarota jest niesamowita. Ja Wam powiem, że na każdej stali, którą mam, są troszeczkę inne symbole, inne przesłania, w zależności jaką talią wróżę, tak, czy rozkładam, te przesłania są ciut inne, zmodyfikowane, na przykład karta kochankowie, na niektórych z kart jest piękna para kochająca się, co u mnie znaczy zakochanie. Ale jeżeli ja mam inną talię kart tarota, gdzie jest mężczyzna z dwoma kobietami, to zawsze wtedy jest to u mnie trójkąt miłosny. A więc każda z tych talii też przedstawia inaczej tutaj te przesłania i każdy z nas, każdy z Was powinien nauczyć się tej interpretacji. A ja w kursie o tych 22 kartach tarota przedstawię Wam moją metodę, przedstawię Wam to, jak ja odbieram Arkana Wielkie, a więc zapraszam kochani na kurs Arkana Wielkie Tarota. Koszt 99 zł, będziecie mieli wtedy dostęp do tego kursu.
nagrania kilkugodzinnego, plus dodatkowo, jeżeli napiszecie do mnie i dacie kod YouTube, to będziecie mieli jeszcze dwa pytania do kart, na które Wam nagram odpowiedź na WhatsAppie bądź na Messengerze. Pozdrawiam Was, kochani, i dziękuję za ten krótki filmik o historii Tarota. Doradca duchowy Mira.